Słuchajcie, polatamy dzisiaj trochę long range, może nie całkowity long range, ale taka będzie sesja ala long range, czyli mamy Boba 57 z akumulatorem 2000 mAh, 6S i Hero 12, mamy radio Crossfire, tam jest Vista, jeżeli chodzi o wizję, będziemy latali nad przepięknym, kolorowym lasem. Mamy dzisiaj bardzo ładne warunki, bo jest oświetlenie mocne, też są jeszcze fajne kolory, śnieg spadł i jest sucho. Myślę, że będzie to fajna sesja. Ja już przygotuję drona, dlatego że on sobie tam czeka, żeby akumulator nie zmarzł i ruszamy. Powiem wam, jak to wygląda w międzyczasie i też opowiem o wczorajszej sesji, gdzie latałem podczas której latałem z Konradem i było naprawdę super. To wszystko jest ok, latam w rękawiczkach, 50 megabitów na sekundę. Jest to Vista. Polecimy sobie od razu w stronę słońca i lasu. Będzie troszeczkę przepał, więc na początek sobie zrobimy log bokiem do tej pierwszej ambony. Zasięg jest petarda, 50 megabitów na sekundę. I tu mamy te kolorowe drzewa, nad którymi chciałbym polatać. Jeszcze zobaczę przede wszystkim jedną rzecz, jak my tutaj mamy z zasięgiem. Póki co wygląda to dobrze. Polacę wzdłuż tej drogi. Dzięki temu będę mniej więcej widział. Cały czas jest 50 megabitów na sekundę i wrócimy sobie ze słońcem. Dobra. Jest gitarka. Ja jestem zwrócony też w tamtą stronę i teraz spróbuję się troszeczkę obniżyć. Jak widzicie, modrzewie są tutaj bliżej nas i efekt, który chciałbym osiągnąć, to jest właśnie coś takiego, tylko może niekoniecznie lecąc tyłem do słońca, ale chciałbym polecieć też troszkę bokiem. No dobra, przelećmy w takim razie bokiem w tą stronę. Podniosę się, on bardzo ładnie pracuje. Nie mam za dużo telemetrii, ale mam nadzieję, że tutaj wszystko jest ok. Polecę pod linią, jestem teraz, nawet pomiędzy przeleciałem. Cały czas mam 50 megabitów na sekundę. Ja mam moda zrobionego, jeżeli chodzi o Vista tutaj i gogle. Tak jak teraz, możemy się troszeczkę obniżyć. Przeszliśmy pod tymi przewodami. I teraz patrzę na sygnał, jest petarda absolutna. Ja myślę, że zmiana na O3 też nie zawsze jest taka super konieczna. W tym przypadku, jak mam długą antenę, bo tu mam antenę iFlighta Albatros, to wygląda super. Wczoraj go testowaliśmy z Konradem właśnie, dlatego mam pewność co do latania. Zasięg na Crossfire jest petarda i zasięg na wizji na Viście też. To jest kamera Nebula tutaj Pro. Bardzo dobra kamera. Uważam, że ten zestaw jest naprawdę godny uwagi i jak najbardziej spoko. Spróbuję troszeczkę polatać pomiędzy drzewami. Mam w tej chwili 22,7, jeżeli chodzi o napięcie. I taki klimacik chciałbym właśnie osiągnąć, jeżeli chodzi o te loty. Teraz mi troszeczkę spadł zasięg. Podniosę się, ale jest ok. Loty zimą są naprawdę świetne, nie ma ludzi, jest uroczo, jest światło kapitalne. Jeżeli tylko mamy wyższe ciśnienie, mniej chmurek i wyjdzie nam słońce, to jest rewelacja. Bardzo dobrze widzę w tej kamerze i ja nie wiem, czy pod niektórymi względami, na przykład zakres dynamiczny, Nebula nie jest lepsza od trójki. Jestem bardzo zadowolony w ogóle z tego Boba. Troszeczkę go wczoraj podregulowaliśmy. Konrad mi go podciągnął, jeżeli chodzi o rejty, bo reagował bardzo żywiołowo. A w tej chwili on sobie płynie w powietrzu. I super to wygląda. Tak jak teraz, pięknie. Łagodnie pracuje, sześciocalowe śmigła. I to wygląda naprawdę dobrze. Jest dość ciężki. Teraz muszę się podnieść, bo Crossfire stracił. Zasięg teraz jest dobrze. Także super się lata. Oczywiście nie jest taki zwinny jak 5 cali, ale mimo wszystko jest ok. Spróbujemy. Troszeczkę się zbliżymy do tego słupa. Ma kopa i daje radę ten dronik. To jest jedyny obiekt, który tutaj mam.
I to, co tutaj zauważyłem fajnego, to są te drzewa. Spróbuję polecieć tak, żeby je mieć na pierwszym planie. I teraz spróbujemy wrócić, tak żeby latać na wysokości drzewa albo nawet ten. Wczoraj bardzo fajnie polataliśmy z Konradem, testowaliśmy cztery różne systemy. To był HD0, na pewno analog. No i O3 plus do tego właśnie Nebula, ta, którą latam teraz. Zacna sesja, bardzo mi się podobało. Lubię z Konradem latać, dlatego że on jest pełen pasji do tego hobby i naprawdę świetnie lata. Dużo różnych testów zrobił, kupę czasu poświęcił i życia na zbadanie, który dron i który system dla niego byłby najlepszy. I właśnie dla niego na dzisiaj HD0. Chociaż jak założył O3 i moje gogle, to mu się też podobało. Widziałem, że bardzo mu się podobało, jeżeli chodzi o cyfrę DJI. Dobra, dla mnie jest to po prostu łatwy system i o to chodzi. Nie muszę się zastanawiać. Kupiłem iFlighta patch antenę i co jeszcze kupiłem tutaj do niego? Właściwie to nic więcej, pasek. No i latam na tych goglach plus na modułach O3, ale też tutaj mam właśnie dzisiaj Vista plus dłuższą antenę. Wygląda to całkiem fajnie, sympatycznie i bardzo dobrze się lata. Teraz trafiłem, ale to co jest super, że dopiero po chwili dociera do mnie dźwięk w takiej sytuacji. No i teraz DVR już mam troszeczkę zamglony, ale efekty nadal są świetne. Dobrze, będziemy powoli wracali. Jestem zadowolony z zasięgu. Wygląda to bardzo dobrze. Ogólnie dron się spisuje świetnie. Zimowe klimaty. Jestem blisko auta teraz. A to dlatego, że w każdej chwili mogę się rozgrzać, ale też sprzęt się tak nie wyziębia. Spróbujemy nagrać sobie tutaj cień. Mniej więcej na tej wysokości. To co muszę zrobić, to wymienić jeszcze dwie anteny Crossfire i Mortality. No i drugą rzecz, jaką zrobię, to na pewno zaimpregnuję płytki lakierem, żeby był wodoodporny ten zestaw. Latem nie przegrzewają się, więc można o tym śmiało pomyśleć. Polecimy sobie jeszcze kawałek tu. Już mam niewiele akumulatora przy tym punchu, ale jak będzie dive, to zaraz mi wróci napięcie. 21,3. Super to wygląda. Naprawdę fantastycznie. Jestem zadowolony z tego Boba. On miał trochę ze mną przygód. Między innymi przejechał go kamper i kiedyś mi zginął we mgle w zeszłym roku. Mocno go eksploatowałem. Odszedłem do niego, ale teraz popracowałem nad nim. Zamówiłem wydruki i części. I naprawdę się świetnie sprawuje, więc jest to taki mój long range, czy pseudo long range quad. Z tego względu, że on wiadomo też ma swoje pewne ograniczenia. To nie jest 7 cali czy 7,5, ale mimo wszystko jest dzięki temu też bardziej zwinny. Lądujemy. 21 volt. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tego lotu. Tak wygląda Bob w tej wersji. Także jest przepięknym dronem. Kapitalnie się sprawuje. Już go rozbroimy, żeby mi w twarz tutaj śmigła nie uderzyły. Tak wygląda. Genialny droniś. Polecam też spróbowanie swoich sił w FPV. Nie tylko Maviki, ale trzeba spróbować od czasu do czasu czegoś więcej, co daje nam dużo satysfakcji. Jest bardziej wymagające, nieco trudniejsze to hobby, ale daje mega rezultaty. I zdecydowanie trzeba spróbować FPV. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!